Cześć kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam Was na kolejną część Q&A, czyli Waszych pytań, moich odpowiedzi. Lecimy po kolei. Od razu powiem, że zebrałam teraz 4 podobne do siebie pytania, przeczytam je wszystkie i odpowiem zbiórczo jakby na pytanie, które się pojawiało, a potem lecimy z całą resztą. Jeżeli film będzie przydługi, a w końcu znalazłam na niego czas, żeby go nagrywać, bo swoją drogą od razu przepraszam, w poniedziałek miał się pojawić film z tej serii, nie dałam rady nawet nagrać. Jest dzisiaj wtorek, ja dzisiaj nagrywam i postaram się dzisiaj jeszcze go opublikować. Jeżeli będzie to przydługi film, ja go podzielę na dwie części, żeby był dzisiaj i jutro po prostu, ale będę po prostu cięła gdzieś, nie będę się tu z Wami żegnać, przebierać i udawać, że to jest nowy film, dlatego że chwytam czas, że jestem w domu, właśnie wróciłam z pracy i dzisiaj do pracy jeszcze zmykam, więc no po prostu muszę zmieścić się ze wszystkim. Najfajniej właśnie, żebym nagrała na 2 dni, byłoby cudownie. Dobra, nie przedłużam. Słuchajcie, czytam po kolei te pytania, takie właśnie pozaznaczałam sobie, które się jakby... Chciałam powiedzieć, że są takie same, ale nie są takie same, są podobne. Przeczytam wszystkie. A mnie interesuje, jak zakończyła się sprawa z marketem budowlanym odnośnie klimatyzatorów. Kolejne. Jak tam sytuacja z pozwem przeciwko sklepu Leroy Merlin? Co ze sprawą w sądzie oraz jak przebiega proces w sądzie z Leroy Merlin? No więc na wszystkie odpowiem razem. Słuchajcie, tak przebiega, że nic jeszcze nie przebiega. Przynajmniej nic, na ile mogę Wam powiedzieć. Mniej więcej rozmowy pomiędzy, w sensie nasza prawniczka a Leroy Merlin, takie zwykłe wysyłanie listów, oni pisali pismo, nasza prawniczka im odpowiadała i tak na zmianę, to trwało około 4-5 miesięcy. Z czym zakończyło się oczywiście złożeniem pozwu do sądu. Pozew do sądu trafił końcem sierpnia, początkiem września, jakoś tak. No i cały czas, słuchajcie, czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy. Ostatnia nasza rozmowa z naszą prawniczką była 2 tygodnie temu. To jeszcze mówiła, że nic nie słychać. No ale ona sama powiedziała, że to z 6 miesięcy będzie trwało. Więc tak u nas wszystko trwa. My od razu jakby decydując się na założenie tej sprawy i na tą walkę w sądzie przeciwko nim, nastawialiśmy się na to, co mówiła nam nasza prawniczka. Ona powiedziała, że by się szykować na takie 3 lata. Rozłożono oczywiście w czasie. Ja nie wiem, że to jest cały czas coś, bo jak widzicie, po prostu my siedzimy w domu. Nic się nie zmieni, jakby cały czas czekamy. Czekamy na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Kiedy ona będzie, nie mam zielonego pojęcia, dalej nic nie wiemy. A jak widzicie, jest luty, ale myślę, że do wiosny już na pewno będzie coś wyznaczone. Więc ja na bieżąco, tak jak powiedziałam, że będę Was informować, tak będę Was informować. Na razie żadnej sprawy nie było, bo jeszcze się taka nie odbyła. Czekamy na wyznaczenie terminu, więc w takim miejscu, w takim punkcie jesteśmy. No ale tak jak mówię, tak jak ona powiedziała, że około 3 lat to wszystko będzie trwało, więc jak jeszcze będę nagrywać na YouTube, to się dowiecie, jak to się skończyło. Okej, lecimy dalej. Jak wygląda Twoja rutyna sprzątania? Nie mam żadnej rutyny sprzątania, a może to właśnie jest rutyną. Codziennie robię takie proste czynności, zwykłe, w sensie tam zmyję po sobie talerzyk, nastawię pranie, suszenie, mycie naczyń, plus codziennie zamiatam i codziennie myję podłogi, po prostu mamy 2 pieski w domu i muszę to robić. Raz w tygodniu, na pewno jest to piątek albo sobota, bo to wszystko zależy od mojej chęci, jest odkurzanie, zmiana pościeli u dzieci i u nas, tak raz w tygodniu zazwyczaj to robię. Wtedy jest takie już mycie kurzy, wiecie, lam salony tutaj u dzieciaków, dzieci mi pomagają oczywiście wszystko ogarniać, bo to ja mówię, że wtedy jestem przeważnie w domu, więc albo piątek, albo sobota najczęściej to jest. Wtedy robimy jakby takie większe rzeczy, wtedy mi się zdarza właśnie czyścić szafki kuchenne, jeżeli tego wymagają, wiecie, tak w sensie te fronty szafek, wtedy też szoruję piekarnik, jeżeli tego wymaga, no bo to też nie zawsze jest i nie co tydzień, ale co tydzień na pewno zmieniam pościel, co tydzień na pewno odkurzam i co tydzień ogarniam kurze, a tak cała reszta to jest po prostu codziennie, bo no bo tak się dzielę z mężem w pracy, że albo rano, albo po południu ja to robię. A szczególnie patrząc na to, że ja wstaję godzina 5 rano, no już nie mówię 4, bo 4 to wstałam, teraz ostatnio jakoś tak 5, 5:30, więc naprawdę zanim jeszcze te dzieci do szkoły pójdą, miałam masę czasu, żeby już coś wymyślić na obiad, żeby mniej więcej ogarnąć już ten dom, już pozamiatać, już umyć podłogi, więc to robię po prostu codziennie. Nie mam pytań, zdrowia dużo i dbaj o odporność, dziękuję Ty również. Wstydzisz się tego, że Ignacy nie wymawia R? Zawsze ucinasz go, kiedy zaczyna mówić. Ja nie ucinam go ze względu na to, że się czegoś wstydzę. Absolutnie się nie wstydzę tego.
Tak Ignacy nie wymawia R i tak wymawia już lepiej niż kiedyś, bo cały czas nad tym pracuje. On cały czas chodzi na zajęcia logopedyczne, no i tak po prostu, słuchajcie, nie jest to, nie ma tego w genach, nie ma tego jakby po nas, bo u nas nikt nie ma z tym problemu. Natomiast jego wada wymogowa była o wiele większa, teraz jest z nią zdecydowanie lepiej. Teraz właśnie została nam ta literka R. Już się zastanawialiśmy, czy nie będzie, nie ma predyspozycji do podcinania tego, wiecie, węzadełka, czy jak się to tam nazywa, ale nie, więc na razie po prostu szkoli się i powtarza tam, co ma powtarzać, ma zajęcia właśnie, tak jak powiedziałam, z panią logopedką. Nie wstydzę się, ja Ignasia bardzo rzadko pokazuję, a ucina wtedy, gdy coś mówi, bo on jakby się łapie na tym, w ogóle nie łapie się na tym, że ja nagrywam, a sam mnie o to po prostu prosił, że on nie chce. On nie chce występować, więc spoko. Tyle o ile, jak ma ochotę, to sam wchodzi i jest tego świadomy. Jak nie, to po prostu to ucinam i to jest to chyba to krótkim spowodowane. Czy Lucja bawi się już dłuższą chwilę sama? Pytam, bo mam 3-latkę i ciężko jej zająć się sobą. Tak, tak zdecydowanie przyszedł Lucji taki etap i to już chyba było w tamtym roku. Ona bardzo długo potrafi się bawić sama. Serio, i ona wymyśla zabawę za zabawą i dla mnie to jest coś niesamowitego, bo ja sama to czasami z mężem łapiemy się na tym, czy my tak potrafiliśmy, tak długo. Wiecie, że ona zabawy na przykład bawi się w szkoły, układa maskotki, je tam uczy, kończy tą zabawę, jedyny minus, że nie sprząta po sobie, ale już wyciąga nową rzecz, ona już znowu coś robi. Albo klei z ciastoliny, albo wycina coś teraz na okrągło, maluje, wycina to, co namalowała, sama sobie zdobi pokój ten. Więc to jest tak, bardzo ładnie potrafi się sama sobą bawić i to naprawdę mega, mega długo. W tym jest tylko, mamo, możesz zobaczyć, mamo, popatrz, co zrobiłam, mama, zobacz, jak ułożyłam. Ale tak, bawi się i lubi się bawić sama ze sobą. Okej, okay. Jaka jest Twoja obecna waga, Karolinko, i do jakiej wagi dążysz, z kim ćwiczysz obecnie? Nie dążę do żadnej wagi, waży 64 kilo. Ostatnio Wam mówiłam, że moja waga się tak właśnie waha. Ale nie dążę do żadnej, absolutnie do żadnej, nie chciałabym tyć po prostu i dlatego też, a lubię jeść, dlatego też ćwiczę, no i też ćwiczenia pomagają mi w lepszym jakby samopoczuciu, podnoszą moją pewność siebie, ja się czuję zdecydowanie silniejsza, uśmiechnięta i taka pełna wyrwy i energii, gdy robię treningi. Z kim aktualnie ćwiczę? To jest Fit by Mick, chyba Fit by Mick. Zresztą tutaj Wam napiszę albo linki zostawię w opisie do tych trenerów. Ostatnio w ogóle dwie w kółko. Fit by Mick albo jak ona się nazywa? Fit, też kolejna jakaś Fit. Nie pamiętam. Dobra, podam Wam je dwie, bo bardzo mi się podobają ich po prostu treningi i tak na okrągło właśnie z nimi dwoma ćwiczę. Najczęściej, po prostu najczęściej. Dobra, lecimy dalej. Planujecie jakieś remonty, wymiana mebli w kuchni? Planujemy remonty, całe życie coś remontujemy, słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz dom. Natomiast nie, niczego nie planujemy, dlatego że, już Wam powiem dokładnie dlaczego, nie planujemy remontów, nie robimy, tak jak w większości przynajmniej influencerek się ogląda, bo ja nie wiem, czy w większości domach tak jest, ale w takich, wiecie, pokazowych domów, gdzie je widzimy, jest przynajmniej co kilka lat coś nowego, pokoje w nowych kolorach, nowe meble i tak dalej. Czemu u nas tego nie ma? Dlatego, że u nas każdy zarobiony pieniądz jest mega ważny po to, żeby go dalej inwestować. I że chcemy jak najwięcej zarabiać w naszym biznesie, to musimy jak najwięcej pieniędzy w to wrzucać. I niestety każde 10 czy 20 tysięcy, które moglibyśmy wydać na remont, jest ważniejsze tam, bo z tego jakby żyjemy. I to im więcej mamy towaru, a sami doskonale chyba wiecie, jakie są koszty papierosów, a my prowadzimy sklep z wyrobami tytoniowymi, więc jak klient potrzebuje 50 lub 100 sztang czegoś, bo mamy takich klientów, którzy kupują i też handlują dalej już w Niemczech, więc jak on potrzebuje 50 sztang, no załóżmy, no jakiejś tam fajki, gdzie już sztanga kosztuje, no nie wiem, 170 zł nas kosztuje w zakupie, no to teraz sobie policzcie, ile potrzebam takiego jednego klienta, a jak tych klientów jest kilku albo kilkunastu, a pomiędzy przyjdzie taki po dwie, cztery, sześć i tak dalej, to się robi już naprawdę ogromne koszta są zakupu takiego towaru, żeby tego było tyle, żeby nigdy nie brakowało, więc każdy zarobiony pieniądz idzie jakby w inwestycje, przeważnie każdy zarobiony pieniądz idzie w inwestycje, więc no nie, nie myślimy nad remontami, nie jest to dla nas coś, co spędza nam sens powiek. Mi się bardzo dobrze żyje i to chyba wystarczy, nie? Nie robię czegoś, bo ktoś ma taką ochotę, żeby Karolina miała. Czego nam brakuje, to kupujemy, ale jak coś się nie sypie, nie rozwala, to nie mam takiej potrzeby, żeby to wymieniać na nowe. Co zmieniło decyzję o planowaniu trzeciego dziecka? Pamiętam, że kiedyś myślałaś o powiększeniu rodzinki.
sytuacja u nas w Polsce, którą spowodowało PiS. No wybaczcie, że to mówię, ale tak było. Mnie po prostu aż gęsia skórka mi na rękach stawała. I druga sprawa, mój wiek. No po prostu, ja rozumiem, że niektóre się decydują i starsze ode mnie, ale dla mnie wiek był kluczową jakby rzeczą decydującą o tym, że mam dwójkę zdrowych, wspaniałych dzieci i może lepiej nie kuść losu, niech tak zostanie. No wiecie, ja mam lat 37, a mam 5-letnią córeczkę, mówię o tym drugim dziecku, więc nie, już w tym wieku bym się po prostu nie zdecydowała, ja osobiście. Siema Karolka, mogłabyś zrobić przegląd szafy, czy mierzymy, masz super styl. Dziękuję, ale to może bliżej wiosny, co? Bo ja teraz na okrągło w dresach po prostu łażę. Bliżej wiosny, bo będą mi sukienki, do tego marynarki, jakiś tam sweterek, to będzie przyjemniejsze, myślę. Planujesz w najbliższym czasie jakiś remont domu? Nie, ja ciągle coś planuję, ale to są takie małe remonty, typu jak wymalowałam ostatnio ścianę właśnie w salonie, czy tam wiecie, a dziecku wstawię biurka, fotelik, ale remontów konkretnych nie, nie planuję żadnych. Jakie wydarzenie było dla Ciebie najważniejsze w ubiegłym roku? Nie było takiego jednego wydarzenia. Myślę, że po prostu nasz rozwój, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to, że nie jest coraz gorzej, tylko jest coraz lepiej, a już jednak dobrych kilkanaście lat jesteśmy, więc myślę, że po prostu to. Okej, czy to wszystko, wszystko? Tu było, dobra, zakończyła sprawa z Leroy Merlin, to już czytaliśmy i z tej kartki wszystko. Ile ważysz? No to mówiłam, aktualnie 64. Jakie jest Twoje marzenie? No aktualne moje marzenie to jest, i myślę, że jeszcze trochę pomarzę o tym, żeby móc pojechać na takie wczasy tydzień, wystarczy mi tydzień, ale razem z moim mężem. Nie, że musimy dzielić te wakacje pomiędzy dziećmi, albo ja z dziećmi, albo mąż z dziećmi. Niestety, nasza sytuacja zawodowa nie pozwala na razie nam na to i to tyle. Nic więcej na ten temat nie będę mówić, bo później zawsze takie, za nie możecie zamknąć, a nie możecie tego, no nie możemy. No po prostu Wy możecie uwierzyć nam na słowo, że nie, nie możemy. Okej, co z prawem jazdy? To samo, nie jeżdżę, nie poszłam, zrobiłam kurs, jak mówiłam Wam, jak miałam 18 lat, mam 37, to chyba po prostu nie jest dla mnie, nie wiem, niby się mobilizuję, ale wcale mi się nie chce, może mi jest za wygodnie w życiu, może za dużo mam dookoła siebie kierowców i chętnych mnie wozić wszędzie ludzi, że po prostu mi się nie chce, pracę mam pod nosem, wiecie o co chodzi, więc no, było jak jest, lubię jeździć busami, słuchajcie, wszystko sama ogarniam, więc nikogo nie muszę prosić o pomoc. Mimo, że sami, słuchajcie, się narzucają, że jedziesz wozić. Taką mam rodzinę, wiem, że to brzmi głupio, ale taka prawda. W miejscu, gdzie i co z prawo jazdy jest tak samo, jak było. Kiedy pomalujesz ścianę w salonie na zielono? Pomalowałam na granatowo, tak jak miało być. Miała być granatowa i jest granatowa. Czy czujesz się wypalona? Nie, absolutnie w żadnym aspekcie mojego życia. Aktualnie nie czuję się wypalona. Tyle lat na YouTube, czujesz czasem wypalenie? To już Wam właśnie mówiłam, jeżeli je czuję, momentalny jakiś spadek energii, co chodzi o YouTube, to po prostu nie macie tu filmów. Nie mam na to siły, to nie nagrywam, nic nie robię na siłę, więc myślę, że to jest klucz tego, żeby nie poczuć takiego całkowitego wypalenia. Więc nie. Czy żałujesz z jakichś współprac? Na szczęście odpukać, nie miałam jeszcze współpracy. Naprawdę próbuję tak sięgnąć pamięcią i nie pamiętam. Miałam żenujące propozycje współprac, na które nigdy nie przystałam. Natomiast wszystko, czego się podejmowałam, to nie żałuję, bo jedne były trochę lepsze, drugie trochę gorsze, ale nie miałam takiej współpracy, której dzisiaj bym się wstydziła, wiecie mega, że ja w ogóle takie coś reklamowałam albo poszłam w ogóle w tą stronę. Nie wiem, i wszystko było w miarę okej, wszystko w miarę na tamten moment, kiedy się na to zgadzałam, mi odpowiadało, więc nie, nie żałuję żadnej.